Witamy w pełnym składzie do Midre... No, może w pełnym to jeszcze musiałaby być Litka, nie? Moje smyki tutaj już są i... No, będziemy budować pociąg. No właśnie, będziemy budować pociąg i to nie byle jaki. Wszystko jest wykonane ze sklejki. Zaraz jeden z tych modeli otworzymy. Szymon pokazuje następne. Spójrz, Szymonek, tam do monitora. Widać, widać. Tak pokażemy. Kostka, o, gdzie w środku ma znak pieniędzy. Tak, jest safe. To safe, słuchajcie. Safe, który działa, który trzeba samemu zbudować, po to, żeby później coś do niego włożyć. Dobra, ja idę tutaj. A Szymon pokazuje kolejną paczkę, kolejne opakowanie. Szymon jest zajęty. Ściąganiem butów. Traktor. Dobrze, traktor. Tutaj pokażemy. Traktor. Jest tutaj gumka. Prawie we wszystkich modelach są jakieś gumki, więc są to mechanizmy, które się napędza i coś się w nich dzieje. To jest oczywiście najciekawsze. Jak się go za długo napędza, to traktor jedzie bez opamiętania, może nawet potrącić kota. No i... I wyjechać z domu jeszcze może. Kolejny zestaw to jest... No, trudne do powiedzenia, ale jakiś... Zależy, co to jest. Tam, do tamtej kamerki pokaż. Tak. No. I co to może być, słuchajcie? Jakbyście mieli tutaj coś ukryć w środku, bo to jest coś takiego, co się nakręca i to się będzie rozkładać. No, widać tu baletnicę, parę krzaczków i... Mechanical flower, czyli? Mechaniczne kwiaty. Chłopaki już angielski mają w szkole. Mechaniczny kwiat, który się rozkłada. I w środku coś tam w nim wyrasta. Jedziemy dalej. Oj, to jest... To już jest bardzo trudne. Zobaczmy tylko ile części. Ilość części. 292 sztuki. Bardzo grube opakowanie, bardzo ciężkie, więc patrząc tutaj, prawdopodobnie jeden z najcięższych modeli. Chociaż na stronie producenta również są opisane ilość godzin, jaka skala trudności, więc można dobrać też te modele do zaawansowania budowniczych. Również tutaj widać jakieś... Może to w ogóle gra. To zależy. Szok. Dobra. To coś było. Można nastrajać. Nastrajać i chyba to. Próbować grać. Nastrajać. Dobra, będziemy próbować grać. O, a tu już jest samojeżdżący wóz. Jak widać jest auto. 394 sztuki do... Ale... Tu jest 348 sztuk. To więcej jest części niż w tym nawet. Nie, najwięcej to jest w ciepciągu. I jeszcze tutaj, słuchajcie, widać gumki, na fotografii gumki, które napędzają. Tak. Jak widać, coś tu się robi, jest nawet silnik. Silnik z tłokami i wydaje mi się, że będą się tłoki ruszać w silniku. Ale też... A tu jest, powiem wam, 443. O nie. Części. O nie. To musimy zacząć najpierw od czegoś prostego. Ciepciągu. Jeszcze... Szukamy prostszych, bo cztery kostki, żeby miało. O! To jest dosyć fajne. Sama otwierająca się skrzynka. Tak. Jak widać, pokażę wam. Na coś tam. Ale tutaj jest jakiś kluczyk mechanizmów, jest pełno. Jest kluczyk mechanizmów. Już wam mówię, ile jest części. 190. Treasure box. Nazywa się 190. Ten model. Treasure box. No, to znajdźmy może coś, co ma 189 chociażby. O! Wóz z koniami prawdziwymi. No nie powiedziałbym z prawdziwymi.
Część ma 248, ale... Jeszcze tutaj pokażemy też do kamery. Tak jest, przytrzymaj. Dwa koniki, kareta, gumki są, więc znowu coś tu się będzie działo. Może dach się będzie otwierał, to może być ciekawe. I ostatnie! I ostatnie, uwaga! Proca! Proca! Wieża, jakaś tam archbalista, nie wiem co to znaczy, ale... Jak widzicie... A, tu jest wieża i tutaj może będziemy strzelać w to może. Ale to nie wiadomo, czy po prostu to są, to jest dwa w jednym. 292 sztuki? Gdzie jest to najłatwiejsze? Słuchajcie, zanim przejdziemy do rozpakowania i do zbudowania pierwszego modelu, zrobimy upominek dla widzów? Nie, możemy. Piotrek powiedział, możemy? A Szymon powiedział, nie. Nie, szukam paczki, aha, ale dobra. Oczywiście, że tak. Bierzemy najprostszy model. Nie, ciepciągo. I wysyłamy do widza do Midrewno. 97 sztuk. Nie. Co nie? No nie, to jest 97 sztuk. O, tak jest. Słuchajcie, tak jest. To trafi do jednego z was. Jakie zadanie konkursowe? Kto będzie miał traktor i jak długo jego traktor by mógł jeździć? Niech da taki komentarz i już. Słuchajcie, to ja podpowiem, przepraszam, trzy zdania, jak zwykle, w komentarzu pod tym filmem, dlaczego to piękne opakowanie z traktorem od U-Gears powinno trafić do was. Trzy zdania w komentarzu. Wieczorem siądziemy i to opakowanie trafi do jednego z was. Trzy dni od emisji tego filmu. Tyle macie czasu i tyle. A my się bierzemy za rozpakowanie, czyli to położymy, damy na bok. To nie bierzemy i szukamy na twór. I teraz szukamy modelu. 292 sztuki. Nie, to jest najcięższy model na świecie. Ale to będzie jeździło non-stop. Tak, ale 300. Zacznijmy od czegoś prostego. Później 190, to jest 193. No musimy ustalić, to będą ciężkie. 248. 101. To odpada. I zobacz, to jeszcze twoje. No. Dobra, macie? Czyli wybieramy proce i wieże. Ale a zobacz ile części? Sztuk. Części 292. No ten ja na wiem, 101. Dobrze, ja robię zbliżenia na stół. Zobaczycie, jak dokładne są te klocki i może jeszcze na końcu również coś dopowiemy. No to otwieramy.
mamy. No to jest, słuchajcie. Widzicie, po długiej robocie. I męczącej. Skończone. No, fajnie wygląda. Nam się jakoś nie udaje tym kręcić, ale naszemu tacie już się udaje. Mechanizmy tutaj trzeba woskować. I No bo jak się by nie woskowało, to na przykład by nie weszło, a jakby się wcisnął na maksa w mechanizmie, jakby się przekręciło, coś by stryknęło. Tak, tam gdzie są tryby, tam woskujemy. Jeśli powierzchnie dwie ocierają o siebie, czy powierzchnie boczne sklejki, również tam woskujemy. Ile tutaj czasu spędziliśmy, nie wiem. Zobaczymy pewnie na nagraniu, bo nie pamiętam, o który tutaj przyszliśmy. Około 2 godziny. Koło bardzo długie, bardzo długo. Porobię wam zbliżenia. Jest to piekielnie dokładnie powycinane. Wychodzi tak jakby, ja pokażę wam brzegi tego. Nie wiem, czy to jest na raz wycinane, czy raz z jednej, raz z drugiej. W każdym razie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dokładne. I jak widzicie, jak się to otworzy i się jeszcze będzie kręciło, ona zacznie się kręcić. Nieźle. Także to jest pierwsza nasza budowla. A najtrudniejszą oczywiście będzie Piotrka ciuchcia, którą on chce. Musi oczywiście on ją zrobić. 3 dni będziemy składać. Powiem wam jedno. 100 jeden dzień, 200, 2 dni, 300, 3 dni. Więc... Dobrze. Ja już dziękuję wam za uwagę. Linki do tych układanek macie w opisie filmu. Do tych najbardziej cienkich rzeczy i łamliwych jest zapasowa, że jak coś się na przykład złamie albo urwie się kawałek, to żeby było, na wszelki wypadek. Są też zapasowe rzeczy, czy na przykład baletnica czy krzaczek. Jest jedna zapasowa zębatka. Tu jak tak widzicie. Okej. Okay. Nie trzeba się bać, że jakiej tą częścią ominęło, tylko po prostu jest zapasowa. My się troszkę baliśmy, że ominęliśmy. Okej. Okay. To na razie. Na razie. Robię wam zbliżenia i dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Oczywiście prosimy też o lajki. Prawdziwy YouTuber rośnie, nie? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do 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 do